Dziękuję bardzo. Zanim poproszę pana ministra, pani poseł Krystyna Łybacka zwróciła się też do mnie, więc prosiłbym w związku z tym pana ministra, żeby zechciał się pan odnieść również i do tego, skoro adresat nie odpowiada, tylko ten, który jest krytykowany, czy którego kompetencje, działania, jakość działań się podważa, ma prawo odpowiedzi, to oczywiście potrafimy sobie wyobrazić, jaka to odpowiedź będzie. Może, myślę, że zręczniej by było, jeśli ministerstwo poprosiłoby z Narodowego Funduszu o wyjaśnienie, ale jednak dokonało oceny tych wyjaśnień i odpowiedziało pani poseł, czy wszystkim innym posłom, którzy o to proszą. Uprzejmie proszę pana ministra Jakuba Szulca.